jako pomoc w medytacji niedzielnych czytań chcę Wam zaproponować dwa obrazy, które się jakby wzajemnie uzupełniają. Między nimi paradoksalnie nie ma sprzeczności, ale jest katolickie i. Pierwszy obraz to jest obraz szeroko otwartych drzwi. Drzwi otwartych na oścież, dla każdego. Bo w tym Słowie Bożym, które czytamy tej niedzieli, pojawia się często stwierdzenie wszystkie narody, dla wszystkich narodów, wszystkich języków. I taka jest Ewangelia, taka jest dobra nowina, że na tych drzwiach czy na futrynie nie znajduje się napis, nie ma napisu tylko dla Żydów, albo tylko dla Polaków, albo tylko dla Niemców, tylko dla Rosjan, tylko dla Chińczyków, tylko dla Francuzów. Nie, właśnie te drzwi, dobra nowina jest dla wszystkich narodów. To jest dobra nowina o powszechności dla zbawienia, dla wszystkich. To jest, Ewangelia jest szansą dla każdego człowieka. Jest propozycją dla każdego człowieka, jest możliwością złożoną przez Boga każdemu człowiekowi, niezależnie od narodowości, niezależnie od języka. Ale jest też drugi obraz, o którym Jezus bardzo uczciwie mówi. Te drzwi są wąskie. Jezus mówi o ciasnej bramie, o wąskiej drodze, wąskiej ścieżce. Czyli ta dobra nowina, która jest dla wszystkich, jest równocześnie wymagająca. Jest to możliwość dla wszystkich, ale Jezus od nas wymaga wysiłku. To jest dar, który jest równocześnie zadaniem. List do Hebrajczyków, który czytamy, mówi o tym, że Bóg nas nieraz karci, nieraz nas upomina, nieraz nas karze. I myślę, że w tym jest jakaś prawda o trudnościach, na które napotykamy, chcąc żyć na co dzień dobrą nowiną, Ewangelią. Ewangelia właśnie dlatego jest dobrą nowiną, że jest wymagająca. Dlatego nas dźwiga do góry, podnosi z upadku, bo od nas wymaga. Bóg od nas wymaga. I te dwie prawdy, te dwa obrazy, one się, jak powiedziałem, one się uzupełniają. Ewangelia jest dobrą nowiną, dlatego że jest dla wszystkich. Jest jak drzwi otwarte na oścież dla każdego, ale także jest dobrą nowiną, dlatego że jest wymagająca,